Siemanko, jestem Wertes i witam was w Assassin's Creed trójeczce z powrotem, tak? Tym razem weźmiemy się za DLC-ka, który nazywa się Tyrania Króla Waszyngtona. Tak, ostatnio dodatek wyszedł dopiero, tylko miałem pewne problemy z wgraniem go do mojego asasyna, ale wszystko poszło elegancko. I co? Czas zacząć pierwszą część. Bo jeszcze nie wspomniałem, ale wyjdzie kilka części odnośnie tego. Wiecie, nie od razu cała nowa fabuła, tylko częściowo, także co? Zaczynamy. I patrzymy, o co biega. Tak, epizod pierwszy, hańba. Właśnie, epizodami będzie wychodziło to wszystko i póki co mamy epizod pierwszy. Dobra. Czas zobaczyć, co nam się tutaj kroi. Okej, to było dziwne, ale dobra. Zobaczymy, co dalej będzie się działo. Tutaj. Adelon Gaydon. Adelon Gaydon, wake up. Adelon Gaydon, rise, we must go. Mother, what are you doing here? Are you still dreaming? We came here together. Now we must go. I thought I lost you. But you're here. I am here. I have always been here. Are you all right? Better than all right. Good. Now come. I have heard screaming in Ganyan Geha close by. You must learn what is going on. This could all be my fault. Dobra, wiecie co? Ja tutaj muszę zobaczyć, czy mi ta gra płynnie chodzi. Bo tak jakoś zamula. Ha, dobra. Wiecie co? Mała pauza. Pauza. Dobra, zrobię małą pauzę. Tylko kurczę, nie wiem dlaczego, ale mam takie... Niezbyt płynne klatki. Nie wiem, ale dobra. Jak ty tam wlazłaś? Dobra. Okej, jakby nie patrzeć... matka Conora żyje. Znaczy, może inaczej. On się nie nazywa Conor. Cześć! Uhu! I co? Kto wygrywa? Siema! Why has Washington sent his men to raid the frontier? Washington? To find somebody. A native woman who tried to take it from him. Well, he will not find me. What could Washington have to do with this? He is no longer commander-in-chief. He retired to Mount Vernon. A lovely fantasy, right on Hagelin. You know Washington went mad with power long ago. I tried to stop him, but failed. And now I have brought down his wrath upon my own people. I do not understand. None of it fits. Are King we... Washington's men are raiding Concord right now, murdering everyone. They're looking for you, Genadio. King Washington. Come. Never imagined you would... Tak, jak widzicie, jest tutaj takie... celowe wprowadzenie, wiecie, nieogarniania, wiecie, że nikt nie ogarnia nawet Conor.
Ja sobie tutaj może zjadę z kilku rzeczy. Może mi się tu poprawi coś. Dobra. Why did that woman call him king? Many innocent people are suffering because of me. Not only the villagers. We must protect as many as we can. Only tell us where she is and these people live, refuse, and they burn. It's really quite simple. We don't know who you want. Very well. Please, please. There are women and children in there. Are you a monster? Do not do this. You had your chance. Okej. Czyli mam otworzyć wrota kościoła? Spoko. Zaskoczenia? W sumie ty go powinnaś wziąć z zaskoczenia, no właśnie. Ej, on ukrytego ostrza nie ma. Trudno się mówi. Ale jakoś tam muszę podejść. O fuck. No trudno. Chodź się bić. Okej. Chodź się napierdzielać, kolego. Siema. Nara. Tak, musiałem sobie zmienić sterowanie jeszcze. Tak dodatkowo. Bo wyszedł taki motyw, że... Nie walniesz mnie. Że w Asasynie Trójce sterowanie lekko zmienili. A wiecie, chciałem mieć jak w klasycznych. Dobra, otwieraj. Okej, udało mi się. As far away from town as possible. Find shelter in the forest. To sobie uciekliście do lasu. There. No. Niezła mała rozwałka. Dobra, cel dodatkowy mi się nie udał, niestety. Bo mnie gościu zauważył, zanim schowałem się w trawie. Ale naparzają, co za skubane ludzie, no. No idę, kurde, co się drzesz? Ty powinnaś nie żyć od kilkunastu lat według tej gry. Ale nieważne. I cannot understand what is going on. Tak, Connor, ja też nie rozumiem, o co chodzi. Ale spoko. Tego się dowiem. No dawaj. No. Dzięki. Chodź, kurde. Pobijemy się. Ej. Ej, skontrowałem to przecież. Nara. Coś jeszcze? A, dzięki. Fak, on mnie strzela, nie wiem, którym się kryje. No nic. Ale łatwo ich cisnę tutaj. Wystarczy, że sobie klikam myszką i wszyscy padają, nie? Nara. Dzięki. Co zrobiłem? Connor, nie rzucaj się do ogniska. No zabijcie go, kurde. Ja go tutaj ogarniam, a wy co? Ech. No, zabij go. Dzięki. You, I need your help. Help me load the cannon.
Strzelamy. No dobra. Będzie rozwałka. O! Pa! Ho, ho! Yeah. Co tam jest? O nie, wsparcie dostali. No trudno. Dawaj tę armatę. No papa. To sobie nastrzelaliście? No chodźcie. Wszyscy no. O jak pięknie. Ej, dobranoc. Ej, czy mi się wydaje, czy z prawej strony kula lata? A tutaj przez ściany ich widać. A nie, to oni na dachu stoją. Trafię? Ho, ho. Szczerze nie wiem, czy ja mam w ten dach strzelić. Czy to się coś tam nie zbugowało przypadkiem. Zobaczmy. Nie, to się coś tam zbugowało tylko. No dobra. Jakieś błędy w tym DLC-ku jeszcze są. Okej. Sorry, konie. Nie ma łatwo. Ej, przydałoby mi się jakieś wsparcie, co? Ale dawaj, 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 szybko armatę. Dawaj! Woohoo! Rozwałka na całego. Dobra. Ej, hopsiu! Sorry, guys. Dobra, dawajcie, dawajcie, dawajcie. To może ich odbiję jeszcze. Ej, dawaj. Kurde, to nie działa jednak tak, jak myślałem. Od razu shot. Od razu. Dobrze. Konor, życia by ci się przydało, co? Wow, właśnie. Kurde. I co, udało się coś, czy nie? Okej. To, co mi się udało, to odbiłem, a teraz lecimy. Stąd. Now I must make amends. Scepter? Mother, this all becomes more and more difficult to understand. Chodź. No patrz, jaki cwaniak. Chciał się bić, a tu dupa. A ty co tam, kurde, mi... O, proszę. Sorry. Ktoś musiał zginąć. No dawaj, duch, biegnij. Tak. Nieżyjące ludzie mi tutaj biegają. Washington stał się królem. Gdzie był prezydentem? No nic. Takie rzeczy to tylko werze. Idziemy. Znaczy biegniemy. Gdzie? Wow. Okej. Okay. Są wybuchy, są eksplozje. Będzie 10 na 10. 3 razy tak, dziękuję. Co ten Vertes? There she is. The savage that tried to steal the source and symbol of my power. Gaze upon it, or it will be the last object you will ever see. I come here to destroy both you and your sad village. But none like you will be allowed to live. Commander Washington, why are you doing this? After all we accomplished, take hold of your senses. Another delusional savage. I have never had such a firm grasp on my senses. Now bend your knee to your monarch and make penitence in the last moments before you are blasted to your dread reward. Corporal, take care of them. Tak. Ej, czemu go nie zaatakowałeś tak jak chciałem, co? Dobra, ogólnie chodzi tutaj o taki motyw, że
jak już mówiłem wcześniej, według tej rozkminki Connor nigdy nie istniał. I to jest tak jakby... Nie wiem, czy to mogę tak powiedzieć, sen? Czy cokolwiek innego. Rozbrój to, kurde. Chociaż na necie czytałem, że ludzie piszą, że to nie był sen, tylko po prostu... Wiecie, tak jak według trailera, czyli zapowiedzi zwiastunu, nie wiem jakby to nazwać, do tego DLC, jest po prostu alternatywna rzeczywistość. Tylko po prostu rzeczywistość rzeczywistością, ale skąd nagle Rahatenon, czyli Connor, pamięta sytuację odnośnie, wiecie, współpracy z Washingtonem, nie? No nieważne. Co ty, matko, odpychasz? Zły Connorze. Oj, sorry, nie Connor. Nie przyzwyczaję się nigdy. Siema. Nara. Ojej. Ilu was tam jest? Kurde. Naparzacie jak dzikusy jakieś. Siema. Uhu. Dobra, kolejne. Chyba im się nudziło tam w Ubisoftie, jak wymyślali tą misję. A biegaj sobie i tylko... Pach! Dziękuję. Dobra. Jeszcze coś? Czy wybijamy niedobitków? A gdzie? Dobra. Cześć! Będzie strzałowo! Dobrze. Bum, czołko. Chodź tu, kurde. A gdzie mi spieprzasz? Gdzie mi spieprzasz? Mam na ciebie linkę. Użyć, której nie mam prawdopodobnie. To już? Dziękuję. Misja ukończona. Jeja. Okej. He tried to destroy the entire town. It is all my fault. I do not understand. Washington knows me. He is a man of reason, if nothing else. But that was not the man I once called my friend. Are you confused? When would you ever have met that monster? I met him. I... Mother, this is all wrong. Washington, the violence, all of it. We must get back and warn our people in the village. Before the Mad King spreads his destruction there. Okej. Dobra. Dosiądź konia, aby kontynuować. Chodź, koniku. Idziemy w podróż. Pa, pa. Dobra, tylko nie strzelajcie we mnie, a będzie dobrze. Niechcący przejechałem jednego kolegę. Ale trudno. Gdzie ty mi pod nogi wwalasz się? Dobra. Dawaj, pani matka, w drogę! Ha, pierwszy. Okej. Tak właśnie się zastanawiałem, czy w nich wjedzie, czy nie. Słyszałem kotecka. Jej. Wow! Okej. Skoro tak, to dobra, giniecie wszyscy. Chodź, kurde. Próbujesz się jeszcze? Tak, tak, bicie mnie wszyscy, kurde. Wszyscy zginą. Dawaj, dawaj. Dobra, grubasów nie ma co atakować. Bo z nich nie ma pożytku. Lol, jak on mnie uderzył z takiej odległości? Impossible! W plecy go. No albo można i tak. Mad King joins the war path and intends to destroy our village. We need every able body to protect it. Come with us. We know. Oyanair sent us to collect the boughs of the great willow. She means for us to defend our people. To make the tea?
Has she lost her senses? The tea's pitfalls overshadow its power. You must not do it. You have seen what it can do. Is it dangerous? I have seen it. It is worse than dangerous. It is a promise of madness, even death for those who lack the Constitution. We cannot disobey the Clan Mother. Believe me! The tea of the Great Willow is folly. Come back with us. We will fulfill the Clan Mother's request. We will collect the boughs. Speak to Oya Nair, and if you can convince her, we will burn them. I intend you. Okej, nie rozumiem, ale idziemy. Tak, moje podsumowanie tematu zawsze. A tam sobie pogadaliście. Ja idę, nara. It is the tea brewed of the Great Willow's virgin boughs and consumed by our warriors. It grants certain strength by the Hungarian, but for every physical boon it gives, it robs a piece of the mind. It must never be made. Did you drink it? Never. But I have seen what happens to those who do. You are the son of a man of violence. It would affect you far more than anyone else. I will not allow you to drink it. Ej, szalony koniu, nie zatrzymuj się. Dobra, jak widzicie, to Rakatenon, czyli Connor, to też nie wiedział, o co chodzi, czyli po prostu dobrze słuchałem. Zostało nam to wytłumaczone. O zacnym specyfiku. Have you forgotten the consequence of drinking it? I have not. No, Ganadio. But when our people face a threat like the Mad King, there are no other paths. No other paths? We can fight them as human beings. My son and I have had success, just the two of us. Imagine the strength of our whole village. And how many of these fearless blue coats have you brought down at a time? 2, 5, 10? Thousands will come to destroy us. Thousands that you awoke. People's survival depends on the strength of the Great Willow. You are as mad as the king. Do what you will, but my son will not drink the tea. Then, like you, he will die. Okay. Czyli według jej rozumowania przybędą tu tysiące żołnierzy, ona z tą malutką wioską, nie, sorry, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem osób odbiją tysiąc armię, nieważne. Ja tego nie ogarniam, ona jest jakaś crazy. O, deszczyk. My father left those for me. It is part of an order, a secret brotherhood. I know who my father was, and I know what those are. You do? They will certainly help. How do you know all this? I cannot explain. Everything is all wrong here. All of this should not be. You should not be. I watched you. Tak. Niestety nie udało się wytłumaczyć. O, achievement mam. Angielski achievement. Dawać mi to ostrze. Zabawa na całego, widzę. Haha. O kurde, nie udało się. Sorry. Kurde. Z toporkiem lepsze akcje wychodzą, dobra. Ha, cenzura. Nara, człowieczku. Run to the forest. Chodź. Chodź, no zabij mnie. Zabij mnie. Tak. Sorry, nie udało się. Tobie też nie.
to kolejny. Cześć. Coś dziwnie walka strasznie wyłapuje. Już teraz, jak zdobyłem to ostrze. Chyba, że czegoś nie ogarniam. Ho, jaki teleport niezły w górę. Jak można tak kosić? Jestem masa sedeł w końcu, nie? A, trafił swój na swego, prawda? Nie, fa, nie strzelajcie do mnie. A. Zastanawiam się, czy ich wszystkich zabić, czy lecieć do lasu, tak jak tamta babka. Fuck. Dobra. Nie wiem jak wy, ale I don't care of this shit. Dobra. Surprise, motherfucker! Woohoo! Kurde. Nie strzelaj do mnie. Tak się dziwnie dźwięk coś tak stłumił. Masakra. Oho! Coś się dzieje. General Putnam. General Arnold. I sometimes despair of our project. I question my abilities and my strength. But with you two at my side, I believe we will bring liberty to this country. We will bring it with fists of iron. I have assurance of your loyalty. You have my solemn pledge. And mine. Thank you, honorable gentlemen. This country will remember you. Give no quarter to the savages! You will not succeed here. You survived. How astonishing. This time I'll make certain of your death. Mother! Washington. Aha, chyba walka będzie. You are fighting the force of liberty. Whoa! Away with you! Jak ja mam go zabić? With my power, ech. I will rule over a free world. Jak ja mam go zabić? Impossible. Here for good measure.